Witajcie. Moim zadaniem w tym wideo oraz w następnym będzie oddanie poczucia skali Ziemi i Układu Słonecznego oraz tego, jak możemy zobaczyć nas w skali galaktyki i wszechświata. To niemalże niemożliwe do wyobrażenia, ale postaram się oddać jak najlepsze wrażenie tej skali. Myślę, że wszyscy wiedzą, że to tutaj, to jest nasza Ziemia. Ziemia. Tak. Nasza planeta. Możemy sobie wyobrazić, ile to jest 100 kilometrów w tej skali. Wsiadamy w samochód i jadąc przez godzinę, przejeżdżamy 100 kilometrów, który w tej skali tutaj będzie takim malutkim czerwonym punkcikiem. To jest 100 kilometrów. Nam się wydaje tak dużo, a to tak naprawdę bardzo mało, prawda? To jest 100 kilometrów. Przybliżmy teraz skalę prędkości. Może to być prędkość pocisku. Dlaczego pocisku? Tak naprawdę trudno pojąć tą prędkość, ale jest to chyba najszybsza rzecz, jaką możemy sobie jakoś tam wyobrazić. Jest wiele różnych rodzajów broni, to jest zależne od kalibru i tak dalej. Powiedzmy, że mamy pocisk pędzący 280 metrów na sekundę. 280 metrów na sekundę to 1000. 1000 kilometrów. Na godzinę. To z grubsza prędkość odrzutowca. W przybliżeniu prędkość odrzutowca. Sporo, prawda? Żeby oddać sens skali, musimy wiedzieć, jaki jest obwód naszej planety. Jak wiemy z lekcji geografii, obwód Ziemi wynosi około 40. Oczywiście tysięcy km 40 000 km. Można wyobrazić sobie, ile potrwa podróż dookoła Ziemi z prędkością 1000 km. Na godzinę. Podróż taka potrwa 40 godzin, aż 40 godzin lotu bez przerwy dookoła naszej planety. No, możemy wybrać się w podróż samolotem, w kilkunastogodzinną podróż samolotem, który zabierze nas, powiedzmy, z San Francisco gdzieś tam do Australii. No, może nie jest to cały owód ziemi, ale całkiem sporo. Teraz pomyślmy o Słońcu, bo zdajemy sobie sprawę, że jest ono znacznie większe, wręcz ogromne. Tutaj, oczywiście, jest nasza gwiazda nasze Słońce. Większość ludzi zdaje sobie sprawę, że jest ono znacznie większe od Ziemi, że znajduje się dosyć daleko, jednak chyba nikt nie jest w stanie w pełni pojąć tej skali, bo oddać skalę. Ziemia, Słońce, to Słońce ma obwód 109 razy większy od obwodu Ziemi. 109 razy obwód Ziemi. Dużo prawda. Teraz, jeżeli już potrafimy wyobrazić sobie 40-godzinną podróż z prędkością pocisku dookoła naszej planety, to ile potrwałaby taka podróż wokół Słońca? Hmm. Powiedzmy, to będzie 100 razy dłużej. O tyle większy obwód Słońce ma od Ziemi. 100 razy 40 godzin. To da nam, uwaga, 4000 godzin. 4000 godzin lotu bez przerwy. Skoro doba ma 24 godziny, to taka podróż potrwałaby około 160 dni. 160 dni to jest prawie pół roku. Pół roku podróży bez przerwy dookoła słońca z prędkością pocisku lub jak to woli, samolotu. Słońce jest po prostu ogromne. Spójrzmy teraz na naszą gwiazdę w skali układu słonecznego. O tak. O reszcie układu słonecznego porozmawiamy w kolejnym filmie. Tutaj w tej skali Słońce miałoby średnicę pół metra. Wyobrażasz to sobie pół metra średnicy. A Ziemia Ziemia znajduje się tutaj, oczywiście trzecia planeta od Słońca. Ta plamka tutaj to jest nasza Ziemia. Malutka, prawda? Gdyby narysować Ziemię w tej skali, co Słońce tutaj, to byłaby ona bardzo malutką plamką. O, gdzieś tutaj. To jest nasza Ziemia w tej skali. Ziemia. To oczywiste. Znacie na pewno takie rysunki układu słonecznego. Jednak w tych skalach planety są znacznie dalej od Słońca niż pokazuje to schemat. Przykładowo. To słońce, tutaj taka malutka plamka. O, powiedzmy, że tak. To jest nasze słońce. Kawałek dalej. Narysujemy Ziemię. Taki malutki pixel. W tej skali Ziemia może być nawet mniejsza niż jeden piksel Odległość Ziemia-Słońce wynosi 150 tysięcy. Milionów kilometrów. Tak daleko jest od nas Słońce. Ta odległość jest pewną jednostką w astronomii. Zwaną jednostką astronomiczną, w skrócie JA. Jednostka astronomiczna. Lub po angielsku Astronomical Unit. Żeby pokazać, jak ogromna to odległość, wyobraźmy sobie światło. Coś, co naszym zdaniem jest nieskończenie szybkie, bo wydaje nam się, że jest bardzo chwilowe. Tak naprawdę światło ma swoją prędkość, co prawda bardzo ogromną. Z tą prędkością światła potrzebowalibyśmy aż 8 minut, by dostać się ze Słońca na Ziemię lub odwrotnie, z Ziemi na Słońce. No bo tyle czasu potrzebuje światło produkowane tutaj na Słońcu, żeby dotrzeć na naszą planetę. 8 minut podróży z tak niewyobrażalnie dużą prędkością, albo przykładowo, podróżowalibyśmy z prędkością odrzutowca. Mamy 150 milionów kilometrów, prędkość 1000 kilometrów na godzinę, lecąc tak oczywiście 24 godziny na dobę, podróż taka zajęłaby nam 6000

Spróbujmy wyobrazić to sobie tak. Słońce, które widzimy tutaj na ekranie, w tej skali, ma średnicę około 15, może trochę więcej centymetrów. Powiedzmy, że 15 centymetrów. W tej skali, ziemia, która jest tutaj tą plamką, którą wcześniej narysowałem, znajdowałaby się około 15-18 metrów dalej niż teraz jest. Oczywiście w układzie słonecznym są inne obiekty, ale o nich. Będziemy mówić w kolejnym filmie. Zobacz, w tej skali nie jesteś w stanie nawet zobaczyć tego punkciku okrążającego Słońce. Ale jeśli Słońce byłoby tej wielkości, to Ziemia będzie około 60 metrów od niego. Możemy sobie wyobrazić boisko do piłki nożnej. O, mamy boisko do piłki nożnej, takie trochę krzywe. Powiedzmy, że ono ma szerokość około 60 metrów. Tak naprawdę to jest trochę więcej. Ale powiedzmy, że około 60 metrów szerokości. No więc, tak. Na tej linii położymy piłkę lekarską, trochę większą. Będzie nią nasze słońce. Gdzieś tutaj, z drugiej strony boiska, ledwo zauważalny. Niebieski punkcik. Nasza planeta. Ziemia. W każdym bądź razie zostawiam Cię tutaj i mam nadzieję, że udało mi się oddać wrażenie skali Słońca, Ziemi i jednostki astronomicznej. Później dowiemy się, że nawet te odległości czy wielkości są bardzo małe w porównaniu do reszty układu słonecznego. Do usłyszenia w kolejnym wideo.